Deadpool jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej lubionych postaci Marvela. Stało się tak za sprawą świetnych komiksów z tym bohaterem, ale przede wszystkim ze względu na unikalną charyzmę Ryana Reynoldsa, który odgrywa tę postać. Po przejęciu Foxa przez Disneya spekulowano, w jaki sposób będą wyglądały dalsze losy tej postaci w MCU. A ponieważ Deadpool 3 to kolejny wielki kinowy projekt tej franczyzy, warto o tym pogadać, jak on może wyglądać. I o Deadpoolu 3, jak będzie wyglądał ten film, będę rozmawiał z Michałem i Bartkiem z kanału Pora Imperatora. Cześć chłopaki. Siema. Cześć. Na ten moment dostaliśmy potwierdzenie, że Deadpool w MCU będzie ciągle filmem z R-ką i w ten sposób zachowa niejako swoją oryginalną formę względem filmów Foxa. Za sterami części trzeciej stanie Sean Levy, który współpracował z Reynoldsem już w ramach filmu Free Guy czy Adam Project. Wcześniej był twórcą głównie związanym z kinem komediowym, więc wydaje się, że świetnie powinien się sprawdzić w takim filmie, jakim jest Deadpool, który z siłą rzeczy jest postacią bardzo, bardzo mocno komediową i rozrywkową. Jakie macie generalnie nastawienie wobec Deadpoola 3? Z jakimi oczekiwaniami wchodzicie w oczekiwania na tę produkcję? Znaczy, Przede wszystkim, oprócz tego, że fajnie, że Ryan Reynolds wraca do tej postaci, bo ją dobrze rozumie i to jest tak, że te dwa filmy, szczególnie drugi, może nie są idealne jako filmy do oglądania, w tym sensie, że zawsze mogłyby być troszkę lepsze, ale postać i ta idea Deadpoola i łamanie czwartej ściany i te różne takie żarty, które Deadpool potrafi, były na wysokim poziomie i nawet i budowanie świata było tam całkiem silne, bo to był jeden z nielicznych filmów, gdzie faktycznie można mówić o tym, że X-Men jako postaci to są superbohaterowie, tacy klasyczni komiksowi, bo w filmach niekoniecznie byli superbohaterami, a w Deadpoolu owszem. Więc fajnie, że Ryan Reynolds, natomiast no, myślę, że odkąd tylko to ogłosili też w dosyć głupkowaty sposób, to że Hugh Jackman wraca jako Wolverine, to jest chyba nawet ważniejsze, bo on tym rosomakiem Loganem jest tyle lat i pożegnał się z tą postacią już w zasadzie parę razy, no ale najbardziej w Old Man Loganie. I to, że on wraca do tej postaci, wiemy ze screenów, że będzie to taki Wolverine mocno komiksowy, co też bardzo mnie cieszy, no to daje dużo, dużo nadziei na to, czym ten film może być. Deadpool w komiksach lubi spotykać się z innymi kolegami, w sensie nie tylko z Wolverine'em, właśnie ze Spider-Manem czasem na przykład, ale takie duety, czy z Hawkeye'em, duety Deadpool plus jakaś inna postać komiksowa, to się fajnie sprawdza, to fajnie działa, bo to jest klasyczna zasada komediowa, że jest ktoś przerysowany i jakiś zwykły, który na niego reaguje. I to zderzenie postaci, gdzie jest właśnie ten taki zwykły człowiek, tylko w tym wypadku tym zwykłym człowiekiem będzie Wolverine. I ten taki szalony, przerysowana postać, czyli w tym przypadku Deadpool, no to może być coś fenomenalnego. Znaczy to łatwo, żeby było coś fenomenalnego, więc mam nadzieję, że tutaj też to się uda. To musi być postać o pewnym poziomie powagi. I tutaj faktycznie w komiksach Cable był taką postacią chyba najbardziej wyrazistą, tak, no, partner Deadpoola. To się potem powtórzyło i udało się w miarę zachować w drugim Deadpoolu filmowym. Oczywiście jest też Colossus z pierwszego Deadpoola, który właściwie jest erzacem Cable'a w pierwszym filmie. Ma się też pojawić ten generyczny Colossus w filmie trzecim, z tego co się orientuję. Także tutaj będzie sporo takich, podejrzewam, zabaw w to, że Deadpool jest po prostu tym bohaterem, któremu zabrakło krzesła na weselu, tak? I on tam będzie starał się biegać dookoła. A Wolverine w tej wersji komiksowej, to ja zaryzykuję stwierdzenie, że to jest pierwszy raz, jak mamy do czynienia z Wolverinem w tym modelu i to chyba będzie inna postać niż ta, którą Jackman grał do tej pory, bo jednak Jackman i u Singera i później grał Logana w sposób mocno
grounded, to słowo brzydkie z angielskiego, czyli taki... uziemiony. Przyziemny. Nie chcę powiedzieć, przyziemny jest ładniejszy, ale też nie do końca. Bardziej chodzi o to, że nie było tego przerysowania komiksowego. Wolverine jest over the top. Ja mam taki tekst, tu się zareklamuję, w znutach komiksowych jakiś czas temu, gdzie stawiam taką śmiałą tezę, że tak jak Superman był superbohaterem na lata 20. międzywojennego, tak Wolverine jest superbohaterem modelowym na lata współczesne. To jest ten model superbohatera, od którego się powinniśmy odbijać, nie od Supermana. I mam nadzieję, że tutaj jakby też trochę ten film będzie to rozumiał, że oto nie potrzebujemy takiego Wolverina właśnie mocno grim and gritty, właśnie uziemnionego, brzydko mówiąc, którego gdzieś tam potrzebowało kino 23 lata temu, ale potrzebujemy Wolverina, który będzie modelowy dla nas, modelowy, komiksowy, uniwersalny, a zarazem nie bojący się tego kampu, który gdzieś tam też w tej postaci jest zawarty, połączonego z jakimś tam tragizmem, tak, no bo to też gdzieś tam wszystko musi się pojawić. I tym tragizmem Logana na tym etapie może być to, czym często bywa w komiksach, ale tutaj też może być to, że on musi znosić tego nieszczęsnego Deadpoola, który biega dookoła niego, ale może być też coś innego. Takiej postaci jeszcze nie mieliśmy, czy jakby takiego Logana jeszcze nie mieliśmy i trochę się nie dziwię Jackmanowi, że mimo tego, że grał tę postać już 1000 razy, to ten 1001, ale inny tutaj się pojawi. Sean Levy jest też reżyserem, który mówi nam jedno. Mówi, że to będzie film Ryana Reynoldsa. Dlatego, że zarówno Free Guy, jak i Adam Project to są filmy, Ryan Reynolds przedstawia w roli głównej Ryan Reynolds w filmie Ryana Reynoldsa, podpisano Ryan Reynoldsa. Dodatkowe dialogi przez Ryana Reynoldsa, tak. Zdecydowanie tak. I ja oba lubię, zarówno Adam Project, jak i trochę bardziej Free Guy, który jest chyba najlepszą adaptacją GTA, jaką dostaliśmy do tej pory. GTA Online, tak? Oczywiście trzeba doprecyzować. I jest też świetnie zagrany przy okazji. To, co się w tych filmach dzieje, oczywiście, czy kuleje najbardziej czasami, to rozwiązanie scenariuszowe, ale tutaj myślę, że jakby wszystkie trywializmy scenariuszowe Deadpool zawsze przykrywał tym, że jest atrakcyjną postacią. I tutaj myślę, będzie podobnie. Na to trochę nawet liczę, że nie będziemy się musieli martwić. Co to rzekłszy wszystko, tylko ostatnie słowo. To, że to będzie kategoria R, skłania mnie do stwierdzenia, że to nie będzie film, który będzie bardzo miał znaczenie dla rozwoju MCU. Bo po prostu będą się liczyć z tym jednak włodarze marki, że na ten film nie pójdzie część widowni docelowej tego widowiska, czy tego świata przedstawionego, ale zarazem pewne rzeczy wskazują w innych filmach, że będzie to film istotny z perspektywy jakichś tam takich przesłanek, niuansów, czy innych tropów, tak? Przede wszystkim dlatego, że no on chyba będzie nas trochę oswajał z wizją X-Menów w MCU. Tak to gdzieś tam widzę. Miałem zadane takie pytanie przez jednego z rozmówców, czy film Deadpool 3 będzie filmem o Deadpoolu, czy filmem o Wolverine. I wydaje mi się, że większy buzz jest wokół tego wielkiego powrotu Hugh Jackmana i do tego, że to ma być wersja komiksowa tej postaci, niż wokół tego Deadpoola, który, no, wiemy jaki jest Deadpool, tak, ale wiemy, że to będzie ten sam śmieszek, oczywiście ten on cały... On nic nowego nie opowie. On nic nowego nam nie opowie, a Jackman no, może nam odpowiedzieć i... No właśnie, czy nie boicie się, że Deadpool 3 stanie się filmem, w którym Wolverine będzie bardziej prominentną postacią? Znaczy, już Michał trochę odpowiedział, że jednak to będzie film Ryana Reynoldsa, ale czy sam Ryan Reynolds nie będzie takim wielkim fanem Wolverina, że wypchnie go na pierwsze miejsce w swoim własnym filmie? I to by nawet dobrze mogło zrobić. To jest właśnie to, że w jakimś momencie... Bardzo fajny komiks, właściwie długa seria komiksowa, to był Deadpool Spider-Man, bo tam te codzienne problemy Spider-Mana, czyli to, o czym co my wiemy o Spider-Manie, że on nie może pójść do pracy, bo musi ratować tych wszystkich niewinnych ludzi, ale by chciał pójść na randkę czy do pracy. I ta tragedia Spider-Manowa fantastycznie zderza się z Deadpoolem, który też ma swoją tragedię i też różne problemy ma, no ale nadal jest Deadpoolem. I to, że on jest nieszczęśliwy, to mu nie przeszkadza, żeby opowiadał głupie żarty. Więc tutaj też nie potrzebujemy, myślę, dużo postaci Deadpoola. Zresztą też możemy spokojnie zobaczyć historię czy film, w której on już właśnie nie ma jakichś przeżyć miłosnych, tak jak w pierwszych dwóch filmach, tak? Nie ma jakiejś szczególnie ważnej drogi dla siebie,
tylko jest właśnie wsparciem do tego, żeby zobaczyć, jakie tam szaleństwo się dzieje i co tam u ciekawego u Wolverine'a. Więc dla mnie to jest właśnie fajna okazja, żeby skupić się na tym, co tam ciekawego, a z drugiej strony no pytanie, jak widzę zdjęcia z planu, to zastanawiam się, jak bardzo pójdą w szaleństwo, to znaczy w to, że to będzie przerysowane i przesadzone, kreskówkowe wręcz, jeśli chodzi o to, co tam się dzieje, nawet nie fabularnie, tylko wizualnie, i że tam ten Deadpool będzie wyskakiwał i będzie dużo bardziej animowany niż mógłby być. Zobaczymy. Tego nie wiem i nie jestem pewien, ale jedna uwaga co obaw o Deadpoola w Deadpoolu, to Deadpool jest postacią o absurdalnej wyrazistości. To znaczy, że jak masz 100 postaci i Deadpool, to widzisz tego Deadpoola na tym tle, bo on zawsze będzie troszkę nie pasował. Zawsze będzie, jeżeli będzie w komiksie, to on ma te żółte dymki, tak? I zawsze będzie wyraźnie wybijał się ponad resztę. Nawet jak był w Avengers, tam Uncanny Avengers zdaje się, to był tą postacią, czy był tym bohaterem no spoza klucza, tak? I tak. W tym upatrywałbym jego siły, że on może się odbijać od innych postaci, natomiast jak się będzie odbijał, to będzie się odbijał po swojemu i zawsze będzie to wyraziste. A nie trzeba za dużo, żeby ta postać była w jakiś sposób znacząca dla fabuły, bo po pierwsze nie musi być. To kolejny nie autoreklama, ale reklama takiego tekstu niejakiej Justyny Janik, która jest groznawczynią, ale swego czasu napisała artykuł o postmodernistycznym ironiście Deadpoolu. To jest bardzo fajny tekst o tym, że Deadpool stoi w miejscu jako postać. W sensie jego ideą jest to, że nie może się zmienić. To jest zaprzeczenie całej narracji filmowej, więc fajnie, że są postacie, które będą przechodzić jakąś drogę, bo Deadpool będzie od nich jak ta piłeczka się czasem odbijał. No i de facto zawsze zostanie w miejscu, trochę na podobnej zasadzie, na jakiej to wyglądało w drugim filmie. Drugi film moim zdaniem jest pod względem deadpoolizacji narracji lepszy od pierwszego. Jest też trochę mniej wulgarny, to też trochę pomaga, bo nieco więcej narzędzi narracyjnych muszą używać, żeby Deadpool pozostawał sobą. Nie musi być po prostu brutalny i wulgarny, może być już tylko brutalny. Drugi film jest tak. Bardziej fabularny, tak. Tak, tak, ale też dlatego, że jest odbicie Deadpoola od pewnych kwestii, które on musi przepracować, ale są też inne znaczące dla innych postaci właściwie rzeczy. On właściwie pracuje tam na coś innego niż na siebie. Także tutaj mojej obawy nie ma. Jeżeli mam o coś obawę, o co ja mogę mieć obawę przed Justin Deadpoolu? Tylko jedną w sumie. To, że jest Hugh Jackman, to nie znaczy, że to będzie dobry film. Bo on grał w totalnych kasztanach i fajnie, że zagrał Wolverina, ale on grał też Wolverina w totalnych kasztanach, więc w tym momencie to jeszcze nie musi nic znaczyć, prawda? Znaczy mi się wydaje, że jest pewne grono widzów, gdzie to może być film na poziomie, powiedzmy, nie wiem, Morbiusa, i ponieważ będzie tam Ryan Reynolds i Hugh Jackman, to będzie to tak potężne kopium, że nawet jak to będzie najgorszy film, to dla ludzi to będzie najlepszy film. I jeszcze warto podkreślić ten timing, gdzie Deadpool 3 jest jedynym filmem MCU w 2024 roku, więc będziemy mieli pewne wypuszczenie. Jedną z wad tego naszego współczesnego MCU jest pewien przesyt tymi produkcjami. To, że one były produkowane w sposób taśmowy i wypuszczane w krótkich odstępach czasu. Teraz będziemy mieli, a nagrywamy to w grudniu 2023 roku, jesteśmy po premierze The Marvels, dostaniemy Echo. No nie licząc What If drugiego sezonu, tak? No ale to jest jakby ciekawostka, to dostaniemy Echo, które jest czymś, no jest dedykowane dla Hulu między innymi, więc to nie jest jakaś prominentna postać, ale nawet licząc Echo, dostaniemy półroczną przerwę i tego Deadpoola. I to myślę, że też serial dla dorosłych, też R-ka, czyli też wypuszczony jako w Netflixowym modelu, jako całość. W całości, jako całość, tak. Ale też serial przeznaczony dla dorosłego widza, a więc znowu niekoniecznie dla masowego widza, niekoniecznie jest to kino osobno-obywatelskie dla dzieci, takie jak MCU trochę się wykreowało w tym momencie, nie? Jako wydarzenie dla całej rodziny. To licząc od The Marvels, będziemy mieli kilka miesięcy, będziemy mieli ponad pół roku, kiedy będzie ten Deadpool. O ile data premiery na lato 2024 się zachowa, będziemy mieli pewne wypuszczenia, a z tym pewne oczekiwania, więc jak człowiek jest głodny, to zje wszystko. Myślę, że tego głodu nie zaspokoi, znaczy
Myślę, że jest pewne grono widzów, które w takich kategoriach myśli, a ten głód nie jest w stanie zaspokoić ani Craven, ani Madam Web, a DC nie będzie miało nic. Więc tutaj wchodzi rycerz na białym koniu w postaci Deadpoola, który może właśnie spełnić te wielkie oczekiwania fanów superbohaterszczyzny, że to będzie właśnie ten film roku i ma bardzo duże pole do popisu, ma wszelkie powody, mamy wszelkie powody, by myśleć, że to będzie właśnie superbohaterski film roku, więc myślę, że też zadziała potężne kopium, że nawet jeżeli ten film będzie przeciętny, to ludzie go gdzieś tam wyniosą poprzez memy, poprzez tą otoczkę, marketing do poziomu czegoś znakomitego. Pamiętam tę kampanię przy okazji Deadpoola 1, Deadpoola 2, tam mieliśmy jeszcze tą wersję świąteczną. Tą dla dzieci właśnie, tą ocenzurowaną, tak. Pytanie do was, czy jak będzie wyglądał w ogóle ten marketing tego filmu? Bo już w tym momencie zdjęcia gdzieś tam ukradkiem zrobione Wolverina i Deadpoola już są obiektem memów, a co dopiero jak dostaniemy pierwszy zwiastun. Jak będzie wyglądała sytuacja po premierze? Czy wy się spodziewacie podobnego fenomenu jak przy jedynce i dwójce? Czy spodziewacie się spotęgowania tego fenomenu poprzez to, że jest ten Hugh Jackman? Jest dziwny moment w historii kina. W tym sensie, że po pandemii i po strajkach rok 2023 można podsumować jako jednak słaby rok, jeśli chodzi o wyniki finansowe kinowe. Najpopularniejszą krytyką czy powodem całej tej porażki finansowej różnych filmów krytycy wskazują na streaming. Nie wiem, czy do końca się z tym zgadzam, no ale powiedzmy, że jest taka teoria, że ludzie nie chodzą do kina, bo i tak sobie zaraz to będą mogli obejrzeć w telewizji. Nie ma rewatchingu, bo ludzie oglądają na przykład raz, tak. I nie chodzą na kolejne seanse, bo sobie mogą to gdzieś odpalić za 2 miesiące i to też ograniczyło box office, tak? Tak. Na pewno w jakimś stopniu to, co ważne, jeśli chodzi o świat filmu, to, że telewizja trochę dołączyła, dorównała, czasem przekroczyła, czy przeskoczyła jakościowo niektóre rzeczy. Czy na przykład właśnie dorosły widz dużo ciekawsze rzeczy odnajdzie na streamingach nawet, czyli właśnie na swoich telewizorach, niż w kinie. No, nie licząc oczywiście kina europejskiego i tak dalej, i tak dalej. Tych wszystkich filmów wysokiego kina. Natomiast przez to, jeżeli myślimy o roku 2024 jako takim roku, gdzie jest jeden film superbohaterski i to będzie tylko Deadpool, no to można się spodziewać, że te grube miliardy wpadną. Ale z drugiej strony, biznes jest w tej chwili w takim dziwnym stanie, że być może film zarobi tylko 500, znaczy tylko, zarobi 500 milionów i będzie uznany za porażkę, a być może zarobi miliard i będzie uznany za porażkę, bo nie zarobi 2 miliardów. Faktycznie to, co chyba najważniejsze w filmach Avengers i w pierwszych Deadpoolach, to była radość ponownego oglądania tego filmu. To znaczy, że Deadpool to jednak był taki film, na który ludzie chodzili często, chociaż nie pamiętam, jakie ma wyniki finansowe dwójka. Czy była lepsza, czy gorsza. Wiem, że bardzo obydwie dużo. Obydwie zarobiły 800 milionów, znaczy zarobiły, osiągnęły przychody 800 milionów, tak, 820, tak, tak, no. Tam różnice są niewielkie. To jest to okej, okay. No, czyli faktycznie obydwa te filmy się spodobały dosyć duże, bo on też pobił rekord. Jak na Erkę. Filmy dokładnie z kategorią dla dorosłych. Więc tak, więc tutaj myślę, że jak najbardziej ma szansę to wszystko się przyjąć i ludzie też pójdą do kin właśnie, bo będą wygłodniali, ale pozostaje kwestia tego, jakim marketingiem będzie się to sprzedawać. I z jednej strony będzie to na pewno ciekawe, bo Ryan Reynolds jest absolutnym mistrzem, jeśli chodzi o marketing, we wszystkich swoich biznesach, które prowadzi, prowadzi ich bardzo dużo. Czyli on sprzedaje alkohol, ma swoją drużynę piłkarską, ma swoją telefonię komórkową i parę innych biznesów, no ale te są te najbardziej podstawowe i potrafi je w naprawdę wybitny sposób reklamować, w związku z czym zakładam, że tego Deadpoola, zresztą pierwszy i drugi Deadpool też były reklamowane w bardzo fajny sposób, więc myślę, że tutaj też na pewno będzie to dobrze zaplanowane i opracowane, ale czy będzie ten film sprzedawany dla nas jako film, patrzcie, Deadpool wrócił? Czy będzie to film właśnie, że patrzcie, Wolverine wrócił? Czy będzie to film w kontekście, jesteśmy jedyni w MCU, patrzcie, jacy jesteśmy fajni? Czy właśnie może będzie to film typu, patrzcie, a tak naprawdę to my robimy film X-Men? Nie wiem, to znaczy bardzo możliwe, że pójdą w coś bardziej szalonego niż tylko pamiętajcie, że ja, Ryan Reynolds, będę Deadpoolem. Być może będą próbowali nam sprzedać fabułę tego filmu bardziej niż samych aktorów.
Być może. Moim zdaniem tutaj wszystkie karty są w ich rękach. To jest też trochę taka sytuacja, w której trochę trudno antycypować, bo czegokolwiek by się nie tknęli, czy jakiejkolwiek strategii bym sobie nie wyobraził, że się tknął, to ona będzie tu grała, bo zarówno granie cameosami, które już się zaczyna, tak? Już widziałem chyba dzisiaj rano plotkę, czy potwierdzenie nawet plotki o tym, że Daphne Keen wraca do roli Laury Kinney. Co... Dogpool będzie. Dzisiaj było zdjęcie z pieskiem uroczym. Więc tak, takie rzeczy tam. Oczywiście Jennifer Garner, tak, która. O to mam osobne pytanie, to o tą Elektrę. O te postacie drugoplanowe. Pytanie tylko o marketing. Wrócę do marketingu, czy do tego, co się dzieje. Albo właśnie próby zajawienia X-Menów w MCU, czy próby jakiegoś takiego zostawienia, co też może grać nieźle, bo ludzie oczekują tych X-Menów, że wreszcie wrócą. I to może być taki backdoor do tego, jak właśnie X-Men mogą wyglądać w Marvelu tym kinowym, tak? Do tego rzecz jasna granie nostalgią, do tego rzecz jasna granie tym, że Ryan Reynolds jest uber charyzmatyczny i dostarcza jakiejś tam jakości. To znaczy wiemy, że Free Guy czy Adam Project nie są najlepszymi filmami w historii kina, ale są kinem rozrywkowym na dosyć niezłym poziomie. Do tego dochodzi ta R-ka, co przy pierwszym Deadpoolu zagrało bardzo dobrze marketingowo, obok połączenia tego z walentynkami, co też było mistrzostwem świata, ale też gra na taką mocno, powiedziałbym, kognitywną stronę kina, to znaczy kino operujące brutalnością jest przeżywane mocniej niż inne tego typu, niż inne produkcje, bo też my jesteśmy tak przyzwyczajeni, Tarantino to bardzo dobrze wyzyskuje, że kiedy widzimy krew i flaki, i jakieś gwałtowne ruchy, strzelanie do ludzi, to jesteśmy jakby od razu bardziej nastawieni na taką narrację i bardziej ją jakby śledzimy, tak? Mimowolnie, to jest atawistyczne po prostu. Więc jeżeli chodzi o superhero, który jest brutalny, ale nie epatuje tym w sposób, nie wiem, jak Brightburn, zdaje się, ten horror o Supermanie wypuszczony parę lat temu, to może być właśnie pewien haczyk, który sprawi, że rewatche w kinie staną się znowu rzeczą, tak? Bo po prostu intensywniejsze będą przeżycia, najzwyczajniej w świecie. I to jest tak, że one są pozaświadome, że widz nie musi wiedzieć, że to chodzi o to, że zachlapano ekran krwią, ale może po prostu wyjść z wrażeniem, o ja chcę jeszcze raz, tak? Trochę jak było po drugim Top Gunie, tak? Przede wszystkim, który na podobnych atawistycznych jakichś takich wrażeniach budował swoją jakość, tak? Nie oczywiście brutalnością, ale tym takim poczuciem ciągłego jakiegoś napięcia, prawda? Odtworzeniem Gwiezdnych Wojen pierwszych, tak. No to właśnie takim widowiskowym finałem, który chce się oglądać w kinie. Mhm. To nawiązując do tego, co Michał powiedziałeś, najbardziej rewatchowany w kinie film superbohaterski po pandemii, Spider-Man No Way Home, nie był ani dobrym filmem pod kątem treści, ani wizualiów, ale ludzie chcieli zobaczyć Andrew Garfielda i Tobey'ego Maguire'a i całą galerię złoczyńców Spider-Mana, no i przede wszystkim dwóch Spider-Manów, tak? Gdzie utrzymywaliśmy to w tajemnicy, ale wszyscy wiedzieli, że oni się tam pojawią. I ludzie nawet na tak zły pod kątem jakości film chodzili, bo Andrew Garfield i Tobey Maguire. I teraz, czy Deadpool 3 powtórzy ten sam case? Czyli będzie w stanie na przykład osiągnąć miliard dolarów globalnego przychodu, właśnie bazując na tym, że mamy Deadpoola i Wolverina razem i to jest coś, co warto obejrzeć drugi, trzeci, piąty, dziesiąty raz, a nie czekać na przykład dwa miesiące albo trzy, aż to będzie na Hulu czy tam na Disney+. Czy to będzie film nastawiony na tego typu kinowe przeżycie? Na obronę Spidermana trzeciego to jednak trzeba zauważyć, że to, że ci aktorzy wrócili, to jest oczywiście bardzo ważny aspekt wyników finansowych i tego, że ludzie dali się zachęcić do pójścia do kina, ale to, że ci bohaterowie, wszyscy Peterowie, Parkerowie, oni jednak, ich emocje są przekazane w dobry sposób. To znaczy, że ta ich droga emocjonalna, którą tam przeżyli, jednak jakaś była. Konkretnie dla mnie osobiście ten moment, kiedy Peter Parker, Andrew Garfield łapie Mary Jane i kogoś ratuje, to jest powód, dla którego warto było, żeby Andrew Garfield w ogóle wrócił do tej roli. I raczej dla Hugh Jackmana nie widzę takiej potrzeby, zwłaszcza, że tak jak mówiliśmy, będzie tu grał kompletnie inną postać niż dotąd.
Więc pod tym kątem raczej nie będzie łatwo się na ten moment od razu zachęcić, sprzedać, przekonać, że okej, dobra, idę do kina, żeby zobaczyć tą część emocjonalną mojej przygody z tymi postaciami. Dlatego podejrzewam, że będą próbowali uderzać z czymś innym i będą reklamować coś innego, jeśli chodzi o Deadpoola. Przy czym? Mogę? Może, jedna rzecz, tak. Bo jakby wady No Way Home są jasne i najczęściej wymienia się tam jakąś tam kwestię związaną z production value, zwłaszcza finału. Natomiast te rzeczy, które decydują, co Bartek słusznie zauważył, o jakości niektórych rozwiązań, to są malutkie sprawy. Malutkie sprawy, które działają i które działają dlatego, że dano bardzo fajny, emocjonalny case bardzo dobremu aktorowi, jakim jest Andrew Garfield. Tak? Dla mnie on po prostu przejmuje kontrolę nad finałem w tym sensie, że no, on ma tam najwięcej emocji właściwie, mimo tego, że to jest film trochę bardziej o Holandzie. I jeszcze wrzucę tutaj Willema Dafoe jako Willema Dafoe, jako tak. Zielonego Goblina. Znaczy Willem Dafoe jest Willem Dafoe, dali mu w końcu być. I on też... jako antagonista jest najbardziej prominentny, także on powinien, też tutaj jakby dołożył bardzo wiele. Mm-hmm. Także tak, także to tam jest troszkę gra na wielu bębenkach, ale te bębenki już są fajnie napięte i to napięte przez tych doboszy, którymi są ci aktorzy. W przypadku Wolverina mówisz, że nie ma takiego miejsca, w którym on by mógł dostać payoff. Ja myślę, że jest. Ja myślę, że dwa nieudane podejścia do Dark Phoenix Sagi proszą się o trzecie podejście do Dark Phoenix Sagi, gdzie będzie szczęśliwe zakończenie, bo wiadomo, że... znaczy nie wiem, na ile to będzie oczywiście... To jest żart rzeczywiste, bo nie znam fabuły, ale jeżeli będzie to jakieś nawiązanie, no to Deadpool jest panem czasów i miejsc po drugim Deadpoolu, bo on się również teleportował do... Tak, teleportował się do Green Lanterna i tam też naprawił kinematografię, więc totalnie myślę, że są miejsca, są punkty, w którym można tym grać i w którym ten Wolverine mógłby być też trochę inną postacią, nie tylko dlatego, że jest inną postacią, ale też dlatego, że dostanie po prostu troszkę inny ark do przeżycia i trochę mniej traum na przykład, tak? Totalnie widzę fabułę, w której Deadpool chce być takim natrętnym aniołem stróżem Logana i mamy cały samograj. To właściwie w tym momencie gra, jeśli chodzi o narrację. To wszystko da się wykorzystać marketingowo. Absolutnie każdy moment, każde cameo, każdą wariację fabularną widziałem doniesienia, że Morna Baccarin wraca do roli Vanessy, tak? Mm-hmm. W jakiejś formie. To też jest coś, co Deadpoolowi się należy pod koniec, żeby no pewnie, po pierwsze należy się Vanessie wyjęcie z lodówki, a po drugie należy się jakieś tam szczęście Deadpoolowi. Także to są wszystko kwestie, które totalnie można tutaj rozgrywać na poziomie narracyjnym i z każdej z nich wyciągnąć oczekiwania, a potem nimi pograć, bo jeżeli czymś będzie, że jakoś da się opisać sukces No Way Home w kategoriach marketingowych, to tym, że zbudował oczekiwania przed seansem, tak? I te oczekiwania były olbrzymie i teraz, już teraz myślę, są olbrzymie przed trzecim Deadpoolem, bo tu działa efekt Expendables, chociażby ze względu na rozszerzający się w dziwne kierunki roster tych postaci, ale też działa efekt trochę tego takiego wiernego, czy jakiegoś ciekawego podejścia do komiksów. Być może wreszcie, jak wyciągnął kartę Jokera z X-Menów, no to okaże się, że i tym takim trochę prequelem do X-Menów w MCU też ten film może zachęcić ludzi. Tutaj myślę, że będzie tego sporo i one, te strategie są jakby niesprzeczne ze sobą. Mogą działać równolegle. Czy Deadpool 3 będzie zwieńczeniem trylogii Deadpoola, czy też zupełnie nowym otwarciem? Bo wiecie, do części trzeciej podchodzimy często jako do takiego wielkiego zwieńczenia jakiejś tam historii. Trochę mam pretensję, że na przykład Spider-Man No Way Home nie był takim wielkim zwieńczeniem dla Toma Hollanda, ale teraz patrzę na ten film bardziej jako na nowe otwarcie dla Toma Hollanda, dla holandowego Spider-Mana, niż na jakieś wielkie zwieńczenie, jako pewne przejście, ewolucję, przejście z jednego status quo do drugiego. I Deadpool jest w podobnym momencie, znaczy on przechodzi do MCU. I teraz czy my mamy Deadpoola trzeciego traktować jako podsumowanie sagi Deadpoola, trylogii Deadpoola, czy zupełnie to olać i traktować to jako nowe otwarcie, czy też w ogóle nie traktować go w takich kategoriach, po prostu kolejny film o Deadpoolu, gdzie to jest piaskownica i gdzie panowie Reynolds i Jackman razem z Levim się po prostu bawią w piaskownicy.
jak wy do tego podchodzicie i jakie wy macie oczekiwania właśnie pod kątem fabularnym. Czy to jest wielkie domknięcie, czy wielki start? O ile nie zmienią tytułu, bo tak naprawdę Ryan Reynolds musi dogadać z MCU i powiedzieć, dobra, no to ja robię reboot, remake, nawet to może być ta sama postać, ale ja teraz ją otwieram na nowo i wtedy film mógłby mieć inny tytuł. I nadal mogą tak zrobić, że wiosną ogłoszą, że tak naprawdę Deadpool 3 to będzie... Deadpool and Wolverine, tytuł, prawdopodobnie. Jakby wszystko na to wskazuje, że Wolverina po prostu wykorzystają w promocji, no bo to... Żeby tak, prosi, żeby było jasne. Deadpool i Wolverine tak na przykład. No. I wtedy byłby to wskaźnik, czy wskazówka, że to jednak jest jeszcze coś trzeciego. Ani to sequel, ani to prequel, czy remake. A więc takie otwarcie w MCU, tylko jeszcze coś zupełnie nowego, szalonego, co akurat Ryan Reynolds wymyślił. I tu marketing też dużo nam odpowie właśnie, jaki będzie zwiastun, jaki będzie ten tytuł ostateczny i tak dalej, i tak dalej. Ale możliwe, że faktycznie D3 to będzie kontynuacja tych dwóch filmów, bo jednak no, te miliony ludzi to obejrzało, więc to jest dla tych, którzy już obejrzeli te poprzednie filmy. No i potem robi te pozostałe szalone rzeczy z Wolverine'em i z innymi postaciami, żeby opowiedzieć jakąś fabułę, ale że będą jednak, że jednak Deadpool nadal będzie bohaterem tego filmu, a nie tylko tłem, od którego się wszyscy inni będą odbijać. Te dwie opcje są bardzo możliwe. Nie wiem, która bardziej. Ja myślę, że oni tej trójki nie zrzucą ze względów marketingowych właśnie. I też ze względu na to, że ten film nie będzie miał potencjału przyciągania takiego, jaki ma obecnie, bo w momencie, kiedy robią nowe otwarcie, trochę alienują, czy sugerują alienowanie się do poprzednich Deadpoolów, co nie jest dobrym rozwiązaniem marketingowym, a zarazem nie nadrabiają tego niczym więcej, bo ten film nie będzie przyciągał tym, że jest częścią MCU, bo ma R-kę, tak? Więc sporą część, jak już wspomniałem, widowni no, ogranicza trochę na samym starcie odcina, a zarazem wraca tam praktycznie cała obsada poprzednich Deadpooli, tak? Cable nie wraca chyba. Z tego co kojarzę, a reszta jest. TJ Miller. No to Pinder wraca tam no jeszcze właśnie, parę. Więc... Negasonic Teenage Warhead, Yukio, Colossus, Peter. Także mam te postacie wypisane. Mm-hmm. Znowu bardziej on nawiązuje do serii X-Men niż do MCU. Znaczy nie podejrzewam, że w ogóle nie będzie, albo jakieś będą nawiązania pewno do MCU, ale jakieś subtelne. Nie podejrzewam, że pojawi się na przykład w tym filmie na przykład znienacka, nie wiem, Shang-Chi, czy na przykład, nie wiem, Kapitan Ameryka, czy ktokolwiek. Nie wydaje Wong, się, że... na przykład, no. Wong, tak? Wong mógłby się pojawić akurat, znając Wonga. W każdym razie to jest to pytanie, na które jeszcze nie znam odpowiedzi, ale które też gdzieś z tyłu głowy jest i wiem, że... na którymś etapie było też zadawane i Feigiemu i reszcie, bo po przejęciu kalendarza, po przejęciu tej biblioteki Foxa i praw do postaci Fantastycznej Czwórki i X-Menów, Feigi powiedział, że Deadpool działa, więc Deadpool zostaje, a resztę będziemy rebootować. No i czy zostaje w osobnym takim woreczku i będą po prostu filmy o Deadpoolu osobno lecieć i śmiać się też z MCU, bo wreszcie mogą otwarcie. Może tak być. I to, że to po prostu będzie jakaś osobna historia. Ryan Reynolds przedstawia Deadpool Ryan Reynoldsa w roli głównie Ryan Reynolds. Scenariusz i reżyseria Ryan Reynolds i tak dalej. A może być tak, że gdzieś muzyka tam po drodze... Tak. Gdzieś tam po drodze... ten Deadpool będzie miał furtkę do MCU, co też nie jest złym pomysłem dla Feigiego i myślę, że oni to przynajmniej rozważyli poważnie, a być może zastosują, że zasugerują tym filmem, że wasz ulubiony, wulgarny tam Merrick with the Mouth co jakiś czas pojawi się gdzieś, przebiegnie tam, nie wiem, poprosi o angaż do brzydkie słowa, ale są zacenzurowane. Brzydkie słowa jego są odcenzurowane. Wszystko da się zrobić, nawet w poważnym filmie, nie wiem. No dobra, może nie, w takiej Czarnej Wdowie by się Deadpool pojawił, to by był zgrzyt tonalny, ale już w Avengers swobodnie. Czy, nie wiem, scena, w której Kamala przyjmuje nowych członków do New Avengers, przychodzi Deadpool, a ona go odrzuca i on wraca, nie? No, tego typu historyjki, też skądinąd bendicowskie. She-Hulk na przykład. Tak. She-Hulk dwie postacie łamiące tak. Czwarte ściany i się kłócą na przykład z widzami, to też jest samogry. Wszystko da się tu zrobić, tylko że właśnie Deadpool musiałby dostać tą częścią MCU nieco bardziej związaną z Marvelem. Przy czym to nie jest tak, że oni się tym teraz chwalą, ale
jeżeli to będzie jakimś celem tego filmu, na którymś etapie zaczną, tak mi się wydaje. Na razie jadą ewidentnie próbą nostalgizowania wczesnych lat 2000 i próbą poprawiania wczesnych lat 2000, bo mówię o kostiumie Logana przede wszystkim, no i tym, że to jednak jest bardziej trzecia część niż nowe otwarcie, ale myślę, że oni tej furtki z nowym otwarciem nie zamkną, że ten Deadpool będzie gdzieś biegał, że ten Deadpool będzie się z kimś spotykał, że ten Deadpool będzie brany pod uwagę jako kandydat do Avengers, takie jakieś takie śmieszne bądź mniej śmieszne historyjki, bo teraz ten świat MCU to też inna historia, jest tak bogaty, że znajdzie się miejsce też dla takiego wariata jak Deadpool, tak? Czyli połączenie z wielkim światem MCU to być może będzie jakaś scena na przykład po napisach. Może tak być. Być może. Mhm. Że on się gdzieś spotka z kimś. Okej, to oprócz... Z Łągiem na przykład. To też można wyśmiać, bo z Łągiem się spotka i z Nickiem Fury. Bo to są dwie takie postacie, które pełnią rolę takiego łącznika. I można też to świetnie sparodiować. Kolejnym wielkim powrotem, no oczywiście nic nie przebije powrotu Hugh Jackmana do roli Logana, za dużo R i L, jest Jennifer Garner jako Elektra i chciałbym tutaj oddać jej sprawiedliwość i dać trochę wam przestrzeni do tego, żebyście powiedzieli, jak wspominacie te postacie, czy da się ją w jakiś sposób naprawić i w jakie ona może mieć relacje tutaj z Deadpoolem, w jaki sposób można ją tutaj fabularnie wykorzystać. Czy to będzie tylko cameo? Czy ona urośnie do rangi jakiejś, nie wiem, drugoplanowej postaci, która będzie ważna na przykład nie, w finale? Czy widzicie na przykład wersję Elektry w interpretacji Jennifer Garner na przykład w innym projekcie niż Deadpool 3? Kompletnie, absolutnie nie pamiętam filmu Daredevil z Benem Affleckiem. Co więcej, o filmie Elektra pamiętam tyle, że mi się podobał, ale musiałem być bardzo młody wtedy, bo wiem, że ten film jest generalnie krytykowany tylko i wyłącznie przez wszystkich, a mi się wtedy bardzo podobał. Niemniej, może to być taka sytuacja jak z Andrew Garfieldem. To znaczy, mogą, ja sobie potrafię wyobrazić taką sytuację, w której ta Jennifer pojawia się, a to w ogóle jest chyba na razie plotka jeszcze, nie? Znaczy być może to jest taka tajemnica, To jest potwierdzone chyba, że ona się pojawi. Okej, tak. Super. Więc można zrobić coś, żeby ona stała się fajną, prawdziwą postacią. Nie sądzę, żeby na dłużej. Czyli no nie będzie to Elektra z MCU, ale w tej multiwersyjności, w jakiejś wersji takiej opiekunki superbohaterów mogłaby być jako właśnie ta Elektra z innego świata, doświadczona, nauczona, może już nie zabijająca, nie wiem, to w sumie zobaczymy. Elektra jako postać nieczęsta w komiksach jest ciekawa, ale na przykład w ostatnich komiksach Chipa Zdarskiego w Daredevilu dostała bardzo fajną rolę i sprawdza się właśnie w takim nowym, w nowej roli, bo ona po prostu, będąc tą morderczynią i przyzwyczajona do takiego łatwego zabijania ludzi, postanowiła przyjąć i pójść drogą Matta Murdocka i została Daredevilem. No idzie i próbuje walczyć ze złoczyńcami, myśli sobie, kurczę, Matt, ale dlaczego, to byłoby tak łatwo ich zabić. Czemu ja nie mogę ich teraz zabić, ale głupio. I taka Elektra to może być fajna postać komiksowa, która ma ten konflikt pomiędzy doświadczeniem bycia morderczynią, a właśnie tą jakąś ścieżką dobra. Ale to nie do końca jest ta Elektra Garner z filmów. Tak, to prawda. Affleckverse, nazwijmy to roboczo. Można zredkonować trochę wersję wydarzeń. Oczywiście, że tak. Przy czym akurat tutaj, jak powiedzieliśmy sobie, że Garfield, czy Spider-Man Garfielda miał coś do odzyskania i odzyskał w No Way Home, to wydaje mi się, że Elektra ma najwięcej do odzyskania, w sensie może trafić się narracja domykająca jej traumy w sposób kompetentny i skuteczny, nadpisująca trochę też te niesmaki wynikające z poprzednich filmów. Jakby to nie ona jest problemem Daredevila z Affleckiem. Po części ona jest problemem Elektry z Jennifer Garner, ale w sensie filmu. Ale też nie do końca jest to zawinione pewnymi aktorskimi niedomaganiami, tylko z reguły scenariuszem tutaj, tak? Także w tym przypadku wydaje mi się, że jeżeli to będzie cameo, to jakieś takie trochę bardziej rozbudowane. Na zasadzie takiej, dobra, naprawiamy ten film, bierzemy z niego co dobre, i czy te filmy bierzemy z niego co dobre i lecimy dalej.
ale to nie będzie raczej Elektra ani Zdarska, ani, i tu się nie zgodzę, że jest mało fajnych komiksów o Elektrze, jest masa świetnych komiksów o Elektrze, bo i Frank Miller ją pisał znakomicie, tak, i te wspaniałe jej utarczki z Punisherem, jeden z moich ulubionych, że Punisher idzie kogoś zabić, ale Elektra zabiła go wcześniej i Punisher jest taki, tak, ona znowu mnie wyprzedziła, tak, jakiś taki romans między nimi gdzieś tam powstaje. To są wszystko bardzo fajne rzeczy. Ultimate Elektra, osobny temat. Znowu, świetny komiks feministyczny, tak? No i sama Elektra bardzo fajnie napisana. Więc jest dużo materiału, z którego można by klecić Elektrę i oni tego nie zrobią. Z bardzo prostego powodu to nie pasuje do Deadpoola. Oraz też z tego powodu, że to nie pasuje do Elektry Garner, która, no właśnie, jest już raczej w tym wieku, w którym nie będzie wchodzić w te buty walczącej o siebie młodej kobiety, którą z reguły Elektra w tych narracjach jest. No, ja wspominam lepiej Elektrę Elodie Young z Daredevil'i, to Daredevil'a drugiego sezonu i niestety z Defenders. To jest po prostu lepiej wykorzystana tego typu postać, mimo tego, że Defenders było generalnie katastrofą, sama kreacja aktorska wydaje mi się dużo bliższa i dużo pełniejsza niż to, co zrobiła Garner. Nie wiem, czy Elodie Young jest lepszą aktorką niż Jennifer Garner, nigdy tego nie miałem okazji porównać. W każdym razie nie sądzę, żeby oni robili w tym momencie taką Elektrę, czy jakby przesuwali tę Elektrę dalej w MCU, mając dużo więcej możliwości wyciągnięcia z Netflixów tego, co dobre. Tak to ujmę oględnie. A jeżeli chodzi o postać X-23, bo jest ona portretowana przez Daphne Keen i Daphne Keen wpisuje się w pewną pulę artystek, które mają jedną dobrą rolę na koncie, powiedzmy, młodzieżową, czy jako dziecko, a potem już dalej nie mają swojej kontynuacji kariery. Ja nie widziałem, szczerze mówiąc, Daphne Keen od Logana nigdzie. I nie grała. Grała gdzieś? Tak, grała totalnie. Tylko nie pamiętam, gdzie. Czy ona nie miała grać w Gwiezdnych Wojnach. Będzie w Gwiezdnych Wojnach grać, ale to dopiero za chwilę. Tak, za chwilę. Serial, główną rolę miała w seriali Mroczne Materie. To był serial Young Adult, ale taki właśnie raczej popularny. Okay, ale nie nasz target, więc ona też jest młodą aktorką, więc chyba po prostu nie miała okazji jeszcze grać, bo się uczyła Tylko wiesz, ja ją porównuję trochę do Ariany Greenblatt, która teraz wyciska ze swojej kariery w wieku 16-17 lat maksa i ona jest wszędzie, jest młodą Asoką i jest 65 u boku Adama Drivera i była w Barbie i jeszcze była w jednym filmie, tylko już nie pamiętam w jakim, w każdym razie była młodą Gamorą. Barbie, tak. I była młodą Gamorą w Infinity tak, War, także Gamorą, tak. Wycisnęła swoje 5 minut maksa i myślałem, że Daphne Keen po brawurowym występie w Loganie będzie miała super karierę. Jasne, powiedzieliście o tym serialu, więc może moja teoria jest jakby stoi na słabych fundamentach, ale cieszę się, że będę mógł ją po prostu, jeżeli plotki się potwierdzą, znowu zobaczyć. I teraz, co można zrobić z X-23? Czy to będzie tylko cameo, czy to będzie jednak postać, powiedzmy, urośnie do rangi postaci drugoplanowej i dadzą jej przestrzeń? Obok na przykład Wolverina. To jest trudny temat, bo X-23 Laura jest jedną z moich ulubionych postaci, ale trochę również dlatego, że w komiksie ona stała się Wolverinem. I takie były momenty. To jest znakomity komiks o Wolverine, gdzie ona przyjmuje ten mantel. No właśnie. Był taki moment w historii komiksowych superbohaterów, gdzie Wolverine to była ona, to była Laura. I do dzisiaj w różnych komiksach X-Menowych biega jako ona. Jest swoje wersje różne, bo to oczywiście komiksy, w związku z czym różne wersje tej X-23 muszą biegać. Czy ona może na przykład dalej biegać na przykład obok wszystko. Ameryki Chavez, obok Miss Marvel, obok Kate Mogłaby Bishop? Mogłaby dołączyć, tak, dokładnie, do czy tej młodzieży superbohaterskiej. Tak. Może być tak i to było zabawne w sumie pytanie, jakby to fajnie znieśli, że to ona będzie Wolverine'em w MCU. Mhm. Albo przez jakiś czas na przykład. Albo w ogóle, po prostu, tak? Albo w ogóle, no właśnie. Tak, i handlujcie z tym. A ciekaw jestem, czy na to by się poważyli. W naszym omówieniu Lokiego wspólnie uznaliśmy, że pomysł New Avengers czy jakiejś luźnej interpretacji Avengers, tak, po prostu młodej drużyny
Młodszej, tak. Młodszej, tak. Młodszej. Mamy zatizowane to w scenie oczywiście. Przed napisami The Marvels, gdzie Kamala Khan buduje coś na kształt swojej drużyny i można z tego fantastyczną drużynę ulepić i X-23 pasuje tutaj no idealnie. No. Ja wracam myślami do tej postaci, kiedy się pojawiła po raz pierwszy, czyli do animowanego X-Men Evolution, bo to jest jedna z tych nielicznych sytuacji, ale ważnych, gdzie ona pojawia się w tym jednym odcinku serialu animowanego jako nowa postać i nie wszystko, ale zdecydowana większość tego, co my o tej postaci powinniśmy wiedzieć, w tym serialu się pojawiła, w tym odcinku jednym się pojawiła. W sensie ta tragedia właśnie Logana, spotęgowana jeszcze tym, że to jest jeszcze mała dziewczynka, która jest zmuszana do, i to w komiksach też było fajnie wykorzystane właśnie do rzeczy, do bycia bronią w projekcie Weapon X. I to jest fajna opowieść, bardzo tragiczna, ale z drugiej strony mamy tą właśnie potencjalną opowieść o młodej, niezależnej dziewczynie, która szuka swojej roli w świecie, i to w świecie dziwnym, bo ma te supermoce, które ich niekoniecznie chce mieć, bo jest mutantem. I ma tego ojca, nie ojca, czyli Logana, bo też w różnych wersjach on może być bardziej lub mniej ojcowski wobec niej. Współcześnie jest bardzo ojcowski, bo generalnie Logan jedną z cech ma bardzo wyraźnie wyciągane w komiksach obecnie właśnie to potrzebę opieki nad młodszymi. Nie tylko swoimi dziećmi, ale tak, jest takim właśnie parent figure. No i to z tego wszystkiego można wyciągać. A z drugiej strony właśnie, jeśli to ma być jednak film bardziej o Deadpoolu i o Loganie, to być może ona będzie tutaj tylko jako jeden z tych osób czy głosów wspierających, żeby Logan miał co walczyć. Nie? I być może X-23 będzie tutaj tylko właśnie takim dzieckiem do ratowania. Ja myślę, że nie. Myślę, że jeżeli już tutaj dadzą walczyć, bo po pierwsze Laura w Loganie, starym Loganie, tak, Logan Wolverine w polskim tłumaczeniu, to była postać, której no, ona już była na kroku od nieratowania, w tym sensie, że ona już faktycznie, dobra, była, trzeba było ją ratować, bo była młoda, ale to już był ten moment, kiedy za chwilę ona będzie już tą, która będzie opiekować się innymi i to się zresztą dzieje w tym filmie, prawda, że ona jakby z tymi ocalonymi mutantami idzie dalej jakby jako ich taka trochę opiekunka, strażniczka. Więc wydaje mi się, że jeżeli w któreś buty będą wchodzić, to raczej w te, raczej nie będą pisać od zera X-23 po to, żeby była cameo, bo jeżeli nie zrobią z niej Wolverine na MCU, to prawdę powiedziawszy nie wiem, czy cokolwiek mogą z niej zrobić w tym momencie, bo to jest coś, co dobra, niektórzy fani oczekują tego i mogą oczekiwać, ale wymaga to albo bardzo, bardzo, bardzo sprytnego zagrania scenariuszowego i jakiejś tam podbudowy szerzej, albo właśnie jakiegoś takiego przepisania tej postaci, bo też problemem X-23 czy Laury w komiksach i w serialu X-Men Evolution jest to, że jak zabierzesz Logana z tego równania, to niewiele zostaje, tak? I możesz pisać All New Wolverine, ale tylko pod warunkiem, że będzie Old Wolverine jakiś, który będzie punktem odniesienia. To jest zawsze w zderzeniu do Logana, tak? Tak, tak. Więc jasne, i te komiksy są jednak o silnej, niezależnej dziewczynie i tak dalej, która ma też swoją młodszą siostrę i swojego własnego Rosomaka, który, jak ona miała na imię, nie pamiętam już w sumie. Jonathan. Jonathan, właśnie. I to są przecudne historie, ale też to są historie, które wychodzą z jakiegoś takiego założenia, które czyni z tej postaci legacy charakter. I tak, tak, tak. Trochę nie wiem, czy Laura by się sprawdziła w takim świecie jak MCU, jako ktoś, kto samo stanowi. Z drugiej strony może nie wiem tego, bo jestem białym, heteroseksualnym mężczyzną w średnim wieku, tak? Być może po prostu dzisiejsza widownia potrzebuje i jest gotowa na taką właśnie Logan, na taką właśnie Wolverine. Mhm. Odnośnie właśnie tych zdjęć, za zdjęcia w tym filmie, odnośnie zdjęć, odnośnie scen walk, za zdjęcia będzie odpowiadał George Richmond, czyli operator, który pracował przy wielu projektach z Matthew Vaughnem, a kino Matthew Vaughna kojarzymy z dynamiką, z kreatywnym montażem. Jest widowiskowe. Widowiskowością. I czy nastawiacie się na widowiskowe sceny walki w Deadpoolu? I w kontekście też Laury, czy dyskutowaliście, czy ona dostanie jakąś widowiskową scenę walki, czy nie, no to się aż prosi. Mamy przecieki z planu, gdzie chyba w zeszłym tygodniu rzucono zdjęcia, gdzie Wolverine pojedynkuje się z Sabletoothem, czyli mamy rewanż za X-Men 1, za X-Men 2.
Czy sądzicie, że dostaniemy film wyładowany po prostu akcją, czy też będzie to takie, nie wiem, bazowanie na nostalgii? Ja mam w tej chwili taką wyobrażenie po Deadpoolu pierwszym i drugim, że jasne, jakieś sceny akcji będą, ale że głównie to będzie właśnie Hugh Jackman i Ryan Reynolds idący ramię w ramię i opowiadający żarty. Czyli komedyjka bardziej niż tak, scenę akcji. Tak mi się wyobraża, taki w mojej wyobraźni ten film. Oczywiście właśnie te materiały, które się zaczną publikować, to może będą odmieniać to moje zdanie, ale na razie dla mnie to jest mniej film akcji, a bardziej taka szalona komedia pomyłek i... Buddy Cop Movie, Road Trip Movie, takie. No może też. Czyli Wolverine tak. Z Erką to nie jest coś, na co powinniśmy liczyć. Przynajmniej ja tak sobie na razie nastawiam się na ten film, ale właśnie mam nadzieję być zaskoczony. Zobaczymy. No pewnie, że zobaczymy, ale wydaje mi się na tym etapie, że po pierwsze sceny akcji i ich jakość i ich ilość w pierwszym Deadpoolu to była funkcja czysto budżetowa. Tam mamy jedną właściwie kompetentną scenę akcji, no i finał, który też jest rozegrany dosyć tanio, dlatego że Deadpool wszystkie karabiny zostawił w taksówce, prawda? Uwielbiam tę scenę, uwielbiam te jakby chwyty, w których ten film... miał kogoś budżetową, to, że nie ma pieniędzy, maskuje pomysłowością i robi to znakomicie. Drugi robi to samo, też mając wspaniałą scenę zbierania drużyny i scenę akcji, która się też wykrzacza dosyć szybko, bo na tym też trochę polega ta komedia, że Deadpool nie jest postacią dowożącą, tak, że on musi ponosić porażki. I w tym momencie myślę, że tych scen akcji będzie trochę, ale to będą jakieś takie właśnie raczej zamiatanie Deadpoolem podłogi, jakieś takie próby mniej lub bardziej intensywnego grania na nostalgii, niemniej właśnie tej nostalgii będzie sporo, ale ona będzie dawkowana, bo tutaj Bartek, myślę, ma rację. Przede wszystkim dużą zaletą Ryana Reynoldsa jako aktora, jako performera jest to, że on wystrzeliwuje bardzo dużo błyskotliwych słów w bardzo krótkim czasie. I to, że on właściwie... Znaczy, ja jak byłem młodym człowiekiem i widziałem taki serial Oni, Ona i Pizzeria, to były pierwsze kroki w sumie Reynoldsa w branży aktorskiej, to ja byłem zafascynowany, jak błyskotliwy żart ten facet dowozi, tak? To było już coś nie do ogarnięcia dla mojego młodego umysłu i to się do dzisiaj nie zestarzało ani trochę i on to będzie robił i on wie, że to robi najlepiej, że on się nie będzie sprawdzał raczej w scenach, w których nie będzie miał nic do powiedzenia, więc ten film myślę, że będzie akcją w takich powiedzmy 25% być może, po to właśnie, żeby spełnić pewne wymagania dotyczące epatowania brutalnością, a reszta to będzie banter. To będzie banter między bohaterami podstawowymi dwoma, ale może też kilkoma innymi. Może to też, nie wiem, przerodzić się w totalnie absurdalne rejony, bo też Deadpool, jeżeli do czegoś nas przyzwyczaił jako postać komiksowa, to do tego, że nie możemy niczego się spodziewać, bo przygotujmy się, że nasze oczekiwania po prostu wylecą w kosmos i będzie coś zupełnie innego nam podane. Ostatnie pytanie związane jest z tym, czy Deadpoole jako filmy się nie dezaktualizują. To znaczy, miałem możliwość ostatnio obejrzeć Deadpoola 1 i 2 i jest tam kilka żartów, które idealnie mi siadły w momencie premiery, ale na przykład jak słyszę na przykład żarty z Cable, że jesteś Thanosem i tak dalej, że to już się trochę przejadło i ten film nadrabia w innych, znaczy jest dobry w innych aspektach, natomiast są żarty, które się dezaktualizują. I jakie wy macie stosunek właśnie do Deadpoola 1 i 2 właśnie z tej perspektywy i czy nie obawiacie się, że w Deadpoolu 3 padną również żarty, które się szybko zdezaktualizują i czy to jest jakaś wada tego filmu, oglądanie go po latach i wspominanie, o co tam mogło chodzić? Ja szybko zacznę, bo widzę, że Bartek się wyrywa. Tak, ja co roku prowadzę wykład o Deadpoolu na studiach, na których prowadzę zajęcia i co roku go oglądam i uważam, że tam, gdzie te żarty przestają siadać, bo są mało aktualne, to one pokrywają się w najlepszym razie szlachetną patyną, bo to jest poziom tego samego żartu, który nie wiem, Tony Stark w trzecim Kapitanie Ameryce mówi do Buckiego Barnesa Manchurian Candidate na przykład, tak? To też jest coś, czego młodzi ludzie nie zrozumieją za bardzo, natomiast jest to... To jest żart, który Robert Downey zrozumiał tak. I go śmieszył, tak? No.
Ale to dowozi, bo on ma taką manierę, w sensie Iron Man ma w tych filmach taką manierę, że on ludzi nazywa w taki sposób. Nazywa Legolasem Hawkeye'a na przykład też w Avengersach. Tak? To jest po prostu cecha charakteru. I takie podrzutki, no per Thanos, nie Thanos, to ten żart jest śmieszny, bo ten sam aktor gra też inną postać. To nie jest takie nieaktualne właściwie. Wydaje mi się, że to po prostu pokrywa się taką patyną epoki i tyle. Ona nigdy nie była szczególnie śmieszna, może tak od tego zacznijmy. To nie był żart Boki zrywać, po prostu miało być taki easter egg. Na tym poziomie chyba zostało, może po prostu dzisiaj nie być aż tak czytelne, bo można nie kojarzyć akurat tego, że Josh Brolin gra Thanosa, bo się ma, nie wiem, 7 lat. Ale jak się ma 7 lat, to się raczej na Deadpoola nie idzie, więc to też inna historia. Także to jest taka moja opinia o dowcipie i humorze. Ten humor w Deadpoolach też nigdy nie był specjalnie wyszukany. W drugim filmie jeszcze próbował, znaczy ten wachlarz humorystyczny był trochę szerszy i tam więcej rzeczy było, ale nadal mam do czynienia często z dosyć obleśnym i wulgarnym poczuciem humoru, a ono, no nie wiem, czy się może dezaktualizować po prostu, czy nie ma takiej właściwości, że jest po prostu konstans. Ja myślę, że humor się ciągle zmienia, więc jest ryzyko, że one się z czasem bardzo mocno dezaktualizują. To na pewno, w jakimś stopniu, ale... Tak, tak, no właśnie. Ale z drugiej strony mogą być też takie uniwersalne, które przetrwają. W sensie, że filmy sprzed 100 lat też mogą nas śmieszyć, te komedie, bo niektóre faktycznie po prostu są na cały czas na poziomie napisane. Przed 100 lat może nie, bo to jeszcze nie było dźwiękiem, ale to jest dźwiękiem, łatwiej było się śmiać. Ja przyznam, że mam z Deadpoolami i filmami taki problem. To nie jest mój problem, tylko bardziej Deadpoolów, że ja do nich w ogóle nie wracałem. Więc ja obejrzałem te filmy i mi się podobały, ale nie wiem, z jakiegoś powodu nigdy mi się w życiu nie zdarzyło usiąść i obejrzeć, o to teraz obejrzę jeszcze raz film Deadpool albo Deadpool 2. Więc miło je wspominam i na pewno śmiałem się wtedy, kiedy film chciał, żebym się śmiał. Ale nie miałem takiego zderzenia z rzeczywistością, że kurczę, no bez sensu, że mnie to śmieszyło, w ogóle tego nie czuję. Nie wiem, czy to też dla mnie nie jest takie ryzyko, że jednak Deadpool w jakimś stopniu jest jednorazowym bohaterem. To znaczy, tak samo nie wracam za bardzo do komiksów z Deadpoolem, chociaż faktycznie są tam fajne wątki. I nie wiem, czy to, za czym najbardziej nie tęsknię, jeśli chodzi o postać Deadpoola i komiksy, w których nie uczestniczył, to dla mnie najciekawsze były te momenty, oprócz tego, że był śmieszny żart, to był jeszcze coś o samym Wade'zie Wilsonie, że był śmieszny żart, ale okazuje się, że ma jakąś tam tajemną rodzinę, albo ma przyjaciela nie z Hydry, tylko z Aimu, no ale generalnie nie z Hydry właśnie, ma przyjaciela, któremu chce pomóc. Albo w ogóle ma dużą grupę znajomych, bo on w każdej serii komiksowej miał jakieś tam takie role drugoplanowe i w zasadzie pierwszy Deadpool też jest ważny i jest sukcesem nie tylko dlatego, że jest Deadpool, jest śmieszny, ale też dlatego, że jest jedna młoda X-Menka, której trzeba pomóc. I podobnie w sumie w drugim mamy tą rodzinę X-Menową coraz większą, więc... Z jednej strony tak, ten humor nieaktualny być może się będzie pojawiał, ale masz rację, Misiek, że to też on zazwyczaj jest na tyle prosty, żeby nadać klimat i żeby się człowiek poczuł swobodniej tym, co się szalonego dzieje, a potem żeby się dał przekonać o tej emocjonalnej historii. Ta emocjonalna historia będzie ważniejsza, a ona też raczej będzie cały czas ważna. Ja tylko tutaj powiem, jeśli mogę wejść, jakby, bo tutaj masz rację co do tego wszystkiego, ale też no, żarty czemuś, w ogóle wszystko czemuś służy w dobrej opowieści, tak, więc żart rzucony dla żartów to jest Straszny Film 3, tak, ale nawet w Strasznym Filmie 1 spora część żartów służyła posunięciu czegoś do przodu, czy tej emocjonalnej warstwie, czy fabularnej, o czym mało kto pamięta, bo potem powstało masę podobnych filmów, które już nie miały tego poziomu, czy Naga Broń, kolejny przykład, chyba 35-lecie obchodziła wczoraj w ogóle, to też jest film, który z humoru robi wehikuł dla czegoś, tak, i ja najbardziej lubię Deadpoolu, bo ja wracam do komiksów o Deadpoolu. Nie wiem dlaczego. Nazwijcie mnie szalonym. Ale wydaje mi się, że te komiksy, w których Deadpool pokazuje, że w tym szaleństwie jest metoda. Przede wszystkim Daniel Way takie pisał. To są te akurat historie, w których za tym wariactwem, za tym jakby natłokiem absurdalnych rzeczy kryje się jakieś
jakieś coś. Coś, co nie tylko ma nam siąść do wcip, ale też ma dowiedzieć się jakieś prawdy o Deadpoolu, o świecie, być może o sobie, tak? Czasem są to całkiem bystre obserwacje, a czasem po prostu służą w powieszeniu strzelby, żeby w piątym akcie nawet strzeliła, bo okazuje się, że dowcip z bieganiem za kośćmi jest potrzebny, żeby Dogpool przyniósł nogę Deadpoola, potem mu czy coś, tak? Także tutaj dużo fajnych rzeczy się dzieje. Jeśli chodzi o taki humor Daniela Waya w obrazku audiowizualnym, to wydaje mi się, że growy Deadpool, mimo tego, że grywalność tej gry się trochę zestarzała, to on operuje tym humorem wayowskim w sposób niedorzeczny dosłownie. I to dosłownie niedorzeczny, bo jest drugi akt tej gry i po prostu nie wiesz, co się dzieje na ekranie. Po prostu grasz, strzelasz, biegasz, nie masz pojęcia, skąd te klauny, skąd te wirusy, czy ja płynę, czy ja lecę. Po prostu doświadczenie psychodeliczne, no właśnie level Deadpool. Więc jeżeli ktoś miałby ochotę zasięgnąć takiego humoru, który moim zdaniem jest w Deadpoolie najlepszy, to właśnie chyba growy Deadpool jest taką ładną, nie wiem czy ładną, ale niezłą pigułą takiej właśnie narracji. I to humorystycznej, i to błyskotliwej, i to trochę tragicznej, ale przede wszystkim zjadliwej bardziej niż nie wiem, 100 zeszytów komiksu, o tak powiem. Bartek świetnie to nazwał pewną jednorazowością Deadpoola, szczególnie w tej wersji filmowej, bo ja na Deadpoolach byłem, z tego co pamiętam, chyba 2 czy 3 razy w kinie i pamiętam, że na pierwszym spotkaniu z Deadpoolem śmiałem się, miałem uwaw niesamowity, a jeszcze na drugim seansie te żarty, to tylko się lekko uśmiechnąłem i aż mi się przypomniał ten żart z trailera, nie wiem czy on już padł w tym Deadpoolu pierwszym, że ale tu mroczno, tak jak w uniwersum DC. Ja jestem ciekaw, czy za 5 lat to my nie będziemy podchodzić właśnie do Deadpoola jako do reliktu przeszłości w tym sensie, że trzeba będzie poznać różne konteksty i dowiedzieć się różnych informacji, żeby... Dokument historyczny, który pokazuje stan bieżący na dzisiaj. Tak. To nie jest problem, myślę, Rany. Mm-hmm. Każdy film powstaje w jakimś kontekście, czasem jawnym, czasem niejawnym. No Deadpool to powiedział otwartym tekstem, ale jak spojrzymy na przykład Czas Ultrona, to jest totalny komentarz do Człowieka ze Stali na przykład. Jakby wyraźnie komentuje historia tego, jak Avengers działają, jest przeciwstawiona temu, jak działa Superman w filmach Snydera na przykład, tak? Mówię, nie sądzę, żeby to był kłopot, nie sądzę, żeby to był problem też odbiorczy. Ważne, żeby się sprzedało i tak myślę pewnie w tym momencie włodarze. A to, że to z jakiejś perspektywy nabierze jakiegoś takiego charakteru ulotnego, to myślę, że to jest niszowa sprawa. W najgorszym razie będzie po prostu pokryte to szlachetną patyną takiego już wytartego humorku i mało błyskotliwego. Uszlachetniony. Tak. No żyjemy w takich czasach, że nawet film o Barbie śmieje się z uniwersum DC i z estetyki Zacka Snydera wprost, więc cóż. Mam nadzieję, że Deadpool 3 nie będzie tylko jednorazową rozrywką, ale będzie również wielokrotnie rewatchingowany nie tylko w kinie, ale również na streamingach, w telewizji, że będzie po prostu to film... Na Blu-rayu i na DVD. Pamiętajcie, kupujcie DVD, Blu-raye, wspierajcie fizyczne nośniki. Tak jest. Tak, oczywiście. Że będzie po prostu to film, który będziemy wspominać przez lata. Było mi przemiło z Michałem i z Bartkiem spędzić ten czas, żeby wam opowiedzieć, jakie mamy nastawienie wobec Deadpoola 3. Zachęcam was do odwiedzenia kanału Pora Imperatora. Tam znajdziecie omówienia filmów, seriali, komiksów oraz całą twórczość Michała i Bartka, którą warto jest po prostu śledzić. Także zachęcam was serdecznie. Linki do social mediów macie w opisie. I cóż, zachęcam was do zostawienia subskrypcji na kanale, dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi popkulturowymi materiałami, a jak zostawicie suba u mnie, to również wejdźcie na Porę Imperatora, zostawcie u nich, także będziecie mieli jakość, tylko że podwójnie. Zachęcam was do zostawienia łapki w górę, podania filmiku dalej i cóż, to jest wszystko, jeżeli chodzi o segment reklamy, było mi przemiło z wami spędzić ten czas, także dziękuję bardzo i do następnego filmiku na kanale, do zobaczenia, cześć.